Był to panel związany z jubileuszem Erasmusa. Erasmus to jest program, który wniósł bardzo wiele w życie w ogóle uczelni, ale w życie Politechniki Śląskiej bardzo, bardzo dużo. Bardzo wielu studentów z naszej uczelni wyjeżdża do różnych krajów europejskich, ale również i poza Europę. Dzięki temu mają możliwość obcowania z innymi kulturami, mają możliwość poznania innych systemów edukacji. Zawsze wracają jako odmienieni ludzie. Ale to samo dzieje się w stosunku do naszych profesorów, naszych nauczycieli akademickich, którzy przywożą również dobre praktyki, dzielą się z nami tymi praktykami i stąd między innymi właśnie te ostatnie modyfikacje wielu programów kształcenia. Staramy się być bardziej otwarci na studentów, staramy się, aby nasze kształcenie było bardziej zorientowane projektowo, aby była większa wybieralność. To między innymi efekt właśnie takich doświadczeń zdobytych w innych krajach. Ze względu na to, że my jako Polska, jako region również śląski chcemy się rozwijać, a żeby się rozwijać musimy rozumieć naszych partnerów zagranicznych. Chcemy z jednej strony, żeby nasi studenci, doktoranci, pracownicy poznawali właśnie te inne kultury, różne systemy, ale aby również te osoby, które do nas przyjeżdżają, aby były naszymi ambasadorami. Dlatego bez tego programu myślę, że nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tego, co już osiągnęliśmy, a myśląc o przyszłości, planując dynamiczny rozwój, transformację regionu śląskiego, bardzo tego potrzebujemy i cieszę się bardzo, że Komisja Europejska zdecydowała się na podwojenie budżetu na program Erasmus.